kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku Horizon Forbidden West. Idziemy, słuchajcie, do lądowania dziedzictwa. Lądowania? Tak, lądowania. Lądowania. Znaczy, troszeczkę sobie tam jeszcze poogarniałem poza odcinkiem, tak sobie polatałem i tak dalej i ulepszyłem sobie, tak, ulepszyłem sobie ten łuk tutaj. Już mam pożarowy łuk myśliwski, dzięki czemu mam jeszcze coś takiego jak zaawansowane ogniowe strzały myśliwskie i zaawansowane kwasowe strzały. Plus ulepszyłem sobie co nieco ten łuk i dodatkowo, a w sumie mam punkty, a to dwa punkty tam, pikuś. Znalazłem tych. No to tutaj też sobie tam zrobiłem małe zakupki. I w sumie ubiory sprzedałem wszystkie, zostawiłem tylko ten. Oseramska leśniczka. Na razie no, daję radę chyba. Chyba daję radę, także nie jest tak źle. Na lepszy mnie nie stać, więc no. Chyba 500 kroków. Daleko? Kurde, ten szkoda, ten. Szkoda, że tego żyrafa sobie nie ogarnąłem, ale pytanie, czy. Czy bym go w stanie zrobić, kurczę. Dobra, może spróbujemy zrobić tą misję, a dopiero później tego żyrafa, chociaż. Kurde. Dobra, bo już na tą misję i tak czekam już dłuższy czas, więc dobra, niech będzie. A w ogóle mogę. Aha, nie mogę. Nie czyści wody, tylko wierzchowca, dobra. Czyli nic z mojego wierzchowca. O tak, on został tam na tym. Do łódki go nie wrzuciłem, więc. Ty, patrzcie, pelikan. Tak jak obecna młodzież. Łykają wszystko jak pelikan. Dobra. O, nieznane siedlisko śmigaczy. Ty, no elegancio. Tylko gdzie są te śmigacze? Nieznane siedlisko śmigaczy, ale śmigaczy nie ma. Co to tam jest? Tak się świeci dziwnie. To jest jakiś lampion, czy co to jest? Ty, chyba to jest lampion. Dobra, to lampion jest. Jakiś taki dziwny w ogóle. Co to w ogóle jest? A dobra, tu jest coś śmigaczy. Okej. Myślę, że to jakaś wiocha będzie to w sumie. To jakiś dron. Czyżby pilnował tej okolicy? Może być interesujące dane. Dron to tam akurat. Jak się tam dostać? Hej! Czy to ona? Czy to ona? Żywa przodkini! To lądowanie, prawda? Poszukuję Alwy. Nadzorca Bohaj kazał nam zaprosić cię do niego, gdy się zjawisz. Proszę, chodź ze mną. Idź, daj mu znać, że idziemy. Wróżbitka miała rację. Nadzorco Bohaj, jakaś obca weszła przez bramę. Czyli Alfa naprawdę nie kłamała. Wyglądasz jak sobek. Alwa tu jest? Muszę z nią pomówić. Rozważę twoją prośbę po tym, jak zdecydujemy, czym jesteś. Żywą przodkinią, tak jak wierzy Alwa. Czy może zagrożeniem w przebraniu? Nic wam nie grozi, dobra?
Wasi żołnierze ostrzelali mnie bez powodu na kontynencie. Ty tak mówisz, niewierna. Niestety żaden z nich nie przeżył, żeby to poświadczyć. Pokonałam wasz oddział, kiedy... A to co? Jeszcze ktoś wyżej tu jest? Przedstawiam szanownego prezesa. A, oto i ona. Jakaś taka znajoma morda, nie? Więc Bohaj, co wywróżyłeś? Czym ona jest? Doprawdy tajemnica, prezesie. Jak może wyglądać jak sobek i nic o nas nie wiedzieć? Mamy uwierzyć, że żywa przodkini narodziła się na tych żałosnych ziemiach? O ocean, od królestwa wybranych? Jeśli tak, to po co? Nie znam odpowiedzi. Tylko ona zna. Ale cię ostrzegam, że nie zadowolą nas żadne kłamstwa. Zatem mów. Czemu tu jesteś? Jaki jest twój cel? Poszukuję miejsca zwanego Teby. A czemu chcesz je znaleźć? Alva mniej więcej powiedziała, czego szukacie. Można powiedzieć, że mamy wspólny cel. Chcemy uleczyć świat. Tak jak myślałem. Powiedz jej. Oho. Znaleźliśmy Teby. Miejsce wiecznego spoczynku sekretów Tedafa. To niedaleko. Lecz droga jest dla nas zamknięta. Maszyny odcięły nas od wykopalisk. Wróżbitka Alva jest tam wraz z załogą kopaczy i żołnierzy. Nic jej nie jest? Zwiadowcy mówią, że maszyna przyszpiliła ludzi za ich osłonami, ale jakoś się trzymają. Maszyny, co? Mogę na to zaradzić. Alva mówiła, że jesteś doprawdy potężna. Ale najpierw mam kilka pytań. Odpowiemy na ile się da. Okej. Teby. Co wiedzą o Tebach? Jak? Przodkowie ujawnili je nam wkrótce po założeniu lądowania. Niecały rok temu. We fragmencie starożytnych danych, które odkryła Alva, a ja zweryfikowałem. Zawierał szczegóły dotyczące budowy ogromnego, podziemnego pałacu. Gdzie dokładnie? Blisko. Pod wielką piramidą w pobliskich ruinach. No jasne. Ted uwielbiał piramidy. Byliście w środku? A, nie. Pojawił się problem. Jeden z wielu. I rozwiążemy je wszystkie w swoim czasie. Najpierw musimy wrócić na wykopaliska. Mam nadzieję, że walczysz z maszynami tak dobrze, jak mówiła wróżbitka Alva. Ich dwójka mnie jakoś nie interesuje. Wyglądają mi trochę na takich ciepłych, ale to ich sprawa. Zapytajmy jeszcze o ich tą ekspedycję. O co im chodzi? Przebyliście ocean na tych statkach? Nie było łatwo. Wielkość nie przychodzi łatwo. To prawda. Samo zbudowanie flotylli zajęło 7 lat. Ta ekspedycja to najważniejsze przedsięwzięcie w tym pokoleniu. Wyprawa? Po wiedzę przez wzburzone wody, podczas której ważą się losy naszego plemienia. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie niezłomna wola naszego prezesa. Rejs był wymagający. Tutejsza dzicz jeszcze bardziej. Nasi marynarze i żołnierze dużo wycierpieli. Wiem o tym. Ale wszystko ku chwale Quen! Oczywiście. Okej, to jeszcze pytanie. Co to za maszyna? Albo czego szukają jeszcze?
czego właściwie szukacie w Tebach? Alva chyba przyniosła potrzebne wam dane. Przeprawa przez ocean była bardzo ryzykowna. W związku z tym, póki tu jesteśmy, odkryjemy wszystko, co związane z dziedzictwem. Zwłaszcza coś tak ważnego jak te. Nie wrócimy, dopóki nie zdobędę wszystkich ich sekretów. Okej. Okay. Dobra, w takim wypadku, co to za maszyna? Jakie maszyny przygwoździły waszych ludzi w Tebach? Gromoszczęk. Walczyliśmy z nimi wcześniej, ale ten jest... Toksik? Twardszy, silniejszy? Ma czarny pancerz? Tak. Skąd wiedziałaś? Skażony. Nieważne. Nie będzie łatwo, ale go pokonam. A więc los nam sprzyja, co wiem nie od dziś. Żywa przodkini stąpa pośród nas i pomoże mi zdobyć wszystkie sekrety Teb. Możesz uzupełnić tu zapasy. Potem do Teb, u podstawy piramidy w tamtych ruinach. Podążymy za tobą, gdy zwiadowcy potwierdzą, że droga wolna. Okej. Ja w sumie chyba zapasów nie muszę jakoś za bardzo uzupełniać. Bo... Chyba, że mogę sobie... Aha, tu jest warsztat. Dobra, a zobaczmy... czekaj, tu na warsztacie nie mogę na razie nic, ale tutaj sobie mogę co prawda uzupełnić wszystko. No. Dobra. Tu jest uzupełniony. Tu jest jakiś ten, niewielka skrytka. Ten co tu jest sprzedaje? Aha, zagraźna podmaszka, dobra, to nie. Dobra, tu akurat nic specjalnego dla nas. Co tu jest? Tam jest jakaś misja poboczna, widzę jeszcze. Czym mogę cię dziś skusić? A, gotowanko. Tutaj nowe pancerzyki. Dobra, pokaż co masz. Ła, żałobnica utaru. A my w ogóle mamy tak, czekajcie, jak mamy ubiór nasz, to mamy 27, 33. Okej, okay, zobaczmy tutaj co jest. O, ta jest fajna, fajnie wygląda. Saramska strażniczka. Nie jest tak źle. A mam tutaj jakiś ten? Z bronią jeszcze? Tu może być z bronią jeszcze typ ewentualnie. Tak z czystej ciekawości. Czekaj, tu trzeba do niego wejść chyba na statek. Najwyżej zawsze później z warsztatu jeszcze można skorzystać. A więc do piramidy. Słyszałam, że twoje dechy załatwiłaś cały oddział na kontynencie. Idź mruceć gdzie indziej. Jak poszło badanie ruchu? Mocno tak sobie. Jedno miejsce wyglądało obiecująco, ale... Dyskomioty, dobra, dyskomioty dyskomiotami. A, tutaj tylko wywary. Towary, cenne towary. Wywary. Tak nie mam tego. Ja myślałem, że to będzie ktoś z tym, z bronią, ale widać, no nie ma nikogo tutaj z bronią. No dobra, trudno się mówi. To znaczy, sama zlikwidowała cały pluton. Dobra. Tutaj sobie jeszcze klikniemy zapis. Nie co, ale kto? Ja nawet wiem. Dobra.
To wszystko mam dorobione. Tak, no, na razie jeszcze te strzały. Ilość strzał mam taką biedną, nie? Muszę poogarniać sobie sakwy lepsze. Ale to muszę nazbierać, wiecie, tam mięso, czy mięso skóra z królika, czy coś tam, inne pierdoły takie. Głowa do góry, żołnierzu. Na te sakwy. Długi dzień. Nie teraz. Dobra, czyli to był gromoszczęk? Gromoszczęk chyba jakoś tak. My już tutaj poznaliśmy gromoszczęka, czy nie bardzo? Listy pazur. Behemoty ostatnio widziałem. Wieloszczęk, a to był gromoszczęk. Ty, no chyba nie. Chyba jeszcze nigdy nie walczyłem tutaj, bo widzę, że nie mam odkrytego. No dobra. To chyba będzie pierwsza walka z gromoszczękiem. I to jeszcze jakiś, wiecie, ulepszony. Jak ulepszony, to... A damy rady. Damy rady. Zobaczymy, na co ten gromoszczęk jest odporny. A, nadlatuje! Dzikuska! Uciekaj, nieznajoma! W okolicy gracuje maszyna! Tu jesteś. Łatwo. Dobra, gromoszczęk. O kurwa, podatność tylko na kwas? Co? Poziom 48? Pojbało? Oh shit. Gadzie jeden. Jobany. Olbi co jebał. Ej, bez takich. Czemu ja w ogóle tutaj ten? Pierdolę. Czemu w ogóle walczę z takim, kurwa, bydlakiem? Kto miał tutaj jeszcze tego? Dobra. Dupa i ten. Ogon mu wpadnę. Ale on dosyć szybko pada. Oh shit. A dobrze, dostałeś kwasy. A, zabolało. Oh yeah. Co, zapiekła dupa? Dobrze.
Ale nie czaję tylko tego, że dlaczego ja teraz muszę walczyć z taką maszyną, kiedy ja nie mam 40 któregoś tam levelu. Dobra, szlak go trafił. Yeah. Się posypało z niego. A to sobie przedrobimy. Idź do Teby. Czekaj, to coś jeszcze odpadło. A to Homar odpadł. Zabiłaś tę maszynę! Wasz prezes mnie przysłał! Otwieraj. Chcę mówić z Alwą! Ty, chodź na tu! Na słówko! Otwieraj, bo ja cię teraz zdzielę tu. Ej, Loj! O, jest Alwa. Tutaj. Alwa, dobrze, że żyjesz. Pokonałaś tę maszynę! Ale co ty tutaj robisz? Potrzebuję czegoś, co jest w Tebach. Byłam w lądowaniu. Poznałam prezesa. Osiągnęliśmy porozumienie. Jakby. I pomożesz nam wejść do środka? Chyba tak. Rozmowa była dość sztywna. Z tym gościem jest coś nie tak. Poza tym nie rozumiem, czego szuka w Tebach. Myślałam, że na lądzie znalazłyśmy wszystko, czego wam trzeba. Będziemy się przebijać latami przez te dane. Prezes chce rezultatów szybciej. Aloy? Prezes. Uważaj Kaczyński. Na niego. On... Tutaj są! Dziedzictwo mówi, czyli jednak coś. Pomogła przodkom pokonać wszystkie przeszkody. Tak stało się i dziś. Dotrzymałaś słowa. Rad jestem. Teby czekają na nas. Ruszamy? Nie wiem, czy oni tak trochę podejrzani się wydają. Niezłe wykopaliska. Sporo z tego było zalane. Musieliśmy stąd wypompować bardzo dużo wody. A oto wrota do Teby. Wrota niespotykane. Co do jednego, masz rację. Tylko jedna osoba może je otworzyć. Ted Faro. Lecz dziedzictwo mówi, że współpracował z Sobek, że ufał jej. Na pewno mogłaby otworzyć wrota, więc ty też możesz. Nic z tego. Przynajmniej z tej strony. Mówiłeś, że to żywa przodkini z wieczną esencją Sobek. Czym mogę? Faro, choć był wielki, nie zbudował swojego pałacu sam. Posiadamy tę wiedzę ze skrawków danych. Danych, które wskazywały na to miejsce. Są też dowody istnienia podziemnych przejść. Może zbudowano je dla robotników. No, albo dla służby. Nie dotrzemy do nich. Droga jest zalana i są zbyt głęboko pod wodą, ale... Tak, poradzę sobie. Możliwe, że jest tam inne wejście. Widzisz? Z Sobek zawsze jest wyjście. Więc rób co musisz, by dostać się tam! Nie, nie podoba mi się ten gość. Ten gość mi się totalnie nie podoba. Jest jakiś dziwny. Jak gorące źródło. Może jakiś reaktor atomowy, skoro ciepła woda? Spójrz na to. Jest olbrzymie. Sięga aż do samego dna. Ahem.
Czekaj, coś tu jest? Tam jest jakieś pęknięcie. Okej. Droga do środka? Możliwe. Tędy dostanę się do środka. Okej, pęknięta uła. Pójdźmy tędy. O, oh shit. O kurwa. Aha, okej. O cholera jasna, czyli muszę się przedrzeć jak ten. On się zatrzyma. Bo inaczej mnie poszatkuje. Idziesz tam, może tam, na te, na boki. Bardzo. A dobra, tu jest jeszcze. Musi istnieć jakiś sposób, żeby zatrzymać te turbiny. No myślę, że tu coś jest. Wyłącz turbinę. Dokładnie. Zatrzymałam turbinę. A te drzwi się otworzą? Ej, to co ona robi? Ej, zbugowałem się. Ej, autentyk. No, kurwa. No. Ja pierdolę. Myślę, że już ściana wyssała. Musi być. Okej. No dobra. Jak wpuścić tutaj Gwen? To wygląda siłownia. Pokój ćwiczeń? Kania są ptow. Okej, okay, znowu kręcimy się. Chyba tutaj nie ma żadnego... żadnego kodu czy coś, więc... Pokój dzienny. Całkiem duży. Czekaj, 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 tutaj jeszcze jest... skrzyneczka, dobra. Kolejny jakiś zapis, a dziennik głosowy. Dobra, to dziennik głosowy nas nie interesuje. Coś tu jeszcze jest. To jest kolejna skrzynia. Okej, okay, tu widzę, że jest kolejne drzwi. Nie wiadomo dokąd. Do kolejnej skrzynki. Dobra, spoko. Uszkodzenie ten minimalne, ale to w sumie głosowe, więc zakładam, że tam żadnego kodu nie będzie. Oby to była droga do głównych drzwi, przez które wpuszczę Gwen. Dobra, to sprawdźmy.
Co za miejsce. Luksusowa jak na schron do przetrwania. To wygląda jak jakaś kontrola dostępu. Okej, wygląda, że faktycznie będziemy mogli otworzyć zaraz. A, świetnie. Funkcja wyjścia awaryjnego. No elo. Wrota są otwarte. Przeznaczenie czeka. Wiedziałem, że ci się uda. Co tu się dzieje? Prezes szykuje się, by wejść do Teby. Co? Jakiś taki dziwny jest. Ach, dlaczego jesteś ubrany jak te Faro? Ja jest Faro. Odrodzony. Ma esencja, jest ta sama. Poprzez wieki, poprzez pokolenia. Jego dusza to ma dusza. Jego wola to ma wola. Rozdziela nas tylko jedna rzecz. Potrzebny mi jego testament. Najgłębsze sekrety. A teraz, gdy wrota są otwarte, jego sekrety są na wyciągnięcie ręki. Kiedy je dostanę, stanę się kompletny, jak on był. Będę miał wszystko, by ocalić nasze ziemie i, jak Faro, cały świat. Dobra. Chyba zaszło nieporozumienie, jaki Faro był naprawdę. Nikt nie wie lepiej ode mnie, jaki był. Kim się stał? Mną! Odnowiciel. Największy z przodków. Człowiek, który ocalił świat. A ty? Ty rozumiesz Sobek. Jesteś nią. Zwiastunem Faro. Jego asystentką. Chodź. Teraz zejdziemy do Teb wspólnie. Tak jak trzeba. Przynieście jej szaty. Szaty? Jak on jest Faro, ty jesteś Sobek. Na okazję tak niezwykłą powinnaś chyba przywdziać biznesowy strój. Chyba cię drze. Nie. Nie, nie założę tego. Mowy nie ma. Założysz odpowiedni strój, by uczcić ten moment. Bo co? Podobno Sobek ceniła życie ponad wszystko. Czy to prawda? Dobra. Założę te szaty. A co za tą zbrójką? Ale dobrze wygląda. Wspaniale! Możemy już iść? Spójrzcie tylko! Cóż za blask! Domena Faro. Zapiera dech w piersi. Wspaniałe! Gdzieś tutaj Faro zostawił te sekrety. Wasza magnificencjo. Może powinniśmy zostawić ludzi na straży wyjścia? Rzesz się nie da. Istotnie. Niech tak będzie. Ty, czy mamy takie karabiny? No, a skąd? Dobra, otwieraj drzwi. Oblicze Faro. Pomnik wielkości. Prawda, mój prezesie. Dostęp Omega musimy znaleźć. Obstawiam, tamte drzwi. Na dół. Wspaniale. Zapamiętaj każdy szczegół, kochaj. Dla potomności. To będzie wspaniały rozdział. Potomności. Panie. Niezły pałac, Faro. Na taki zasłużył. Oczywiście, wasza eminencja. Ciekawe, czy Faro miał tu materiał. Zawsze taki chciałem.
Nie będziemy dyskutować o twoich stopach, Bohaj. To dziennik głosowy. Tak egipsko, nie? Dobra, to jest dziwne. Próbowałam cię ostrzec. No, w sumie. Jeśli przeżyjemy, wyjaśnię ci wszystko. Robią bardzo groźne wrażenie. Posągi. Strażnicy Faro, jego domeny. To nie są posągi. O nie, pamiętam je. Zabrać stąd prezesa. No to zostałyśmy same. Przerąbana walka była z tymi. Nie mamy wyboru. Starzyciele, dobra. Na co on był podatny? Obrażenia od ognia. Odporność, obrażenia od szału. Dobra. Tragicznie, w sumie oni nam pomogli. Na szczęście. Dobra, dobra. Dzięki. Gdzie nadzorca Bohaj? Nie możemy sobie pozwolić na utratę wróżbity. No, nie zwlekajmy. Kontynuujmy. Ten koleś irytuje, ja pierdzielę. Pierwszy raz widzę takiego typa, który jest tak irytujący w tej grze. Łaź za tobą jak ten smród po gaciach, normalnie dramat. A, patrzcie w schodach. Zbieram te jagody, bo ostatnio miałem braki. Wszyscy marzą, bo ja jagódki zbieram. Oj Boże. Ale powiem wam, że ten łuk... jest dosyć taki dosyć wolny. Jak się walczy. Czynnik głosowy, dobra, czyli żadnego kodu nie będzie. Też czynnik głosowy. To są jagódki niby, ale grzybki, ale jagódki. Grzybki, ale jagódki. A to co? Odchylany tron, podpięty do jakiejś aparatury. Ciekawe, co to robi. Zrobi racia. Imponujący sprzęt. Do czego służy? Wybacz, prezesie. Nie wiem. Mój fokus nie odczytuje tych danych. A co z żywą przodkinią?
czy może je odczytać? Miejsce dla pacjentów, krzesło medyczne. Siadaj, siadaj. ...terapii genowej i dodałem nowy koktajl, by złagodzić objawy wywołane przez mutację. Mam nadzieję, że po kolejnym zabiegu nastąpi stabilizacja. Jeden Bóg wie, co zrobi nam Ted, jeśli się mylę. Wstępne wyniki były takie obiecujące. Żadnych oznak starzenia, brak degeneracji komórkowej, ale teraz... Ach, gdybym miał dostęp do mojego starego labu w Bangkoku, albo dawnych kolegów, albo mojego ukochanego Barku. Przestań. Bądź dobrej myśli. Dla Kani. Ty coś zobaczyłaś. Widzę to. Okay. Czy dane wyjaśniły, co Faro robił z tym sprzętem? Musi na niego usiąść. Sądzę, że przechodził kurację, żeby żyć dłużej. O wiele dłużej. Serio? Czy on jeszcze żyje? Nie bądź głupia. Gdyby wciąż żył, zatrzymałby esencję i nie zostałaby przekazana mnie. Pamiętaj, był odnowicielem. Oczywiście, że nie cofnąłby się przed niczym, by zdobyć sekrety życia i śmierci. Ale nie dla siebie, bowiem wszystko, co uczynił, zrobił dla nowego początku. Właśnie dla nas, dla Quen. I dla swojego dziedzica. Nie. W sumie to chyba masz rację. Wiele cię łączy z Tedem Faro. Wiedziałem, że z czasem zrozumiesz. Więc kontynuujmy. Jego sekrety czekają. Ach, myślałem, że każe mu już usiąść na to. Podłączymy, zrobimy bzyk bzyk i nara. Czy to małe biuro? Dla jakiegoś urzędnika? Ktoś głosowa. Głosowe nawet teraz nie odtwarzam, bo przeważnie one, wiecie, nie zawierają żadnych kodów czy coś, więc na luzie. Czekaj. To bierzemy. Spójrz na to wyposażenie. Zbliżamy się do serca tego pałacu. Dzień tekstowy, tydzień, okej, okay, moc. Okej, okay, dobra, nie mam żadnych tutaj kodów. O, czerwone drzwi. Okej. Okay. Rozwalić te drzwi. Poszukam innego wejścia. Dobry pomysł. To mamy ten w sumie. Świetnie. Tu nic nie ma, nie? Nie. Ale pytanie, czy... Ja nie mogę o to zahaczyć. Okej, okay, tego nie zahaczymy. O! Szybko! Rozwalić je! A, to jakiś kanał wentylacyjny. Niezły pomysł. Chętnie bym go już... Już bym nie otwierał tych drzwi. Zostawiłbym go tam w pizdu. Posła, czy dostała się na drugą stronę? Konsola. Może tutaj uzyskam dostęp do plików Teda. Są kolejne drzwi. Mam cię, Omega. Mam cię. Co
co masz na swoje usprawiedliwienie, Ted? Saptow nie żyje. Jego dzieciak też. Znalazłem ich rano na podłodze jego biura, trzymali się za ręce. Musieli zażyć truciznę. Nigdy bym ich nie uśpił. To tylko dziecko na litość boską. Zaoferowałem im życie. I tak mi odpłacili, zostawiając mnie samego. Ale chyba byłem sam, odkąd wszystko się zaczęło. Sam dźwigałem ten ciężar. W przeszłości. W przyszłość. Stary, dobry Ted. Nieważne, kto umrze, on zawsze użala się nad sobą. Przyszłość, Liz. Dzieci, Liz. Kiedyś się pojawią, a ja będę tu je powitać. Sąptów mówił, że proces starzenia zatrzymał się. Moje komórki są uzupełniane szybciej niż zwykle. Muszę tylko trochę poczekać, aż mutacje zwolnią. Czas i energia. Reaktor ma mi dać to, czego potrzebuję. Bym znów stał się silny. Żeby wziąć się w garść. Bym mógł powitać dzieci. Co? Będą mnie potrzebować. Nie muszę, żyje jednak. I wsparcia. I wtedy już nie będę całkiem sam. Sekrety Faro są tutaj? Nie te, których szukasz. A więc muszą być tam. Wierz mi, nie chcesz tam wchodzić. Oszalałaś? Nie mam zamiaru się teraz zatrzymywać. Zmutowany Ted Faro, napromieniowany przez reaktor. Już czas. Faro, należysz do mnie. Co to? Czy to? To. Myślałem, że go... Spalić na popiół. Czekaj, nie! Faro ustawił tak, żeby się stopiło. Zabić je! Żadnych świadków. Widzą mnie. Atakuje się! Te kurwa gnoje. Czekaj, mam potkę na ten. Kondycję, kurwa. Dobra, dawaj golnic na kondychę. Ty, tu jest jakaś lawa? Idę ją. Zajebał. Nie ma bandy. Mogę go zamrozić? Co nie daje? Chociaż... Jasna. Chyba jeden padł. Drugi też. Reaktor tak, że się przeciąży, jeśli zginie. Musimy uciekać. Ale co za kutwon z tamtego?
Oj, poczekaj, tylko stąd wyjdę. Ale sobie przejebał. Przejebał sobie. Szybko, panie! Dalej! Zejdź mi z drogi! Chlum. Dawaj łuk, dawaj łuk. Strzelaj. Oje, tak. No cóż. Dobra, to czyli tego chłopa mamy w sumie z głowy. A tak mi coś właśnie śmierdział. Coś mi się wydaje, że Alba też oberwie. A jednak nie. Przynajmniej na razie jeszcze nie oberwa. Trzymasz się? Co się stało? My znaleźliśmy coś, co pomoże. Nie tylko twojej krainie, ale wszystkim. Gdzie prezes? Ale gdzie jest prezes? On... zginął. Można powiedzieć, że w pewien sposób oddał życie dla sekretów Teb. Ach tak. Masz mnie chyba za ostatniego głupca. Co? Nie, nie. Prezes był roszczeniowym egoistą, który z naszych wierzeń stworzył własną obrzydliwą fantazję. I ty chcesz, żebym uwierzył, że poświęcił się dla skrawków danych? Pora na prawdę i niech lepiej mnie przekona. Inaczej wydam żołnierzom rozkaz! Otwarcie ognia. Czekaj. Masz rację. Szczerze mówiąc, to prezes wszystko spartolił. Przez niego Teby zaczęły się walić, a on sam zginął jak... Ale cóż. Naprawdę znaleźliśmy coś, co może pomóc twojej krainie. Jeśli to zabiorę i użyję. W razie potrzeby wytnę sobie drogę wyjścia, ale tak być nie musi. Możesz mnie puścić i zabrać pochwały, kiedy zacznie się poprawiać.
Sukces zdecydowanie brzmi lepiej niż fiasko. Zdaje się więc, że nasze losy są związane. Masz pełny dostęp do lądowania. Jeśli ma ci to pomóc, możesz przychodzić jak chcesz. Ale Alva do ciebie dołączy i będzie zdawać raporty. Nie ma sprawy. Teby nie mają już dla nas wartości. Oczywiście, wracamy do naszej flotylli. Alvo, oczekuję, że te raporty będą dokładne. Bałam się, że każe nas zabić. Zamiast tego dołączam do ciebie. Bardzo się cieszę. Ale sama nie dostaniesz się do naszej bazy. Var, mamy nową znajomą. Ruszaj do promu Quen i zabierz ją do bazy. Jasne. Nie mogę się doczekać. Wierz mi, spodoba ci się. Varl da ci lepszy fokus, no i wszelkie dane, jakich mogłabyś chcieć. Idź do promu. Dołączę do ciebie na wschodzie. Wróżbitka podąża za prawdą. Zawsze i wszędzie. Do zobaczenia. No i ukończyliśmy misję. Z dostępem Omega mamy już wszystko, czego trzeba do pojmania Hefajstosa. Jednak przed promem powinnam wstąpić do lądowania. Może Quen będą bardziej rozmowni bez prezesa. No i jest jeszcze ten żyraf. Zmienię te ciuchy. Niesamowite, że prezes kazał mi się bawić w przebieranie. Wasze szmaty. A czekaj, bo tu mamy obronę dystansową. Możemy. Aha, dobra, nie możemy nic tutaj zmienić. A nie, możemy coś tu zmienić. Obrona dystansowa. A, no. Obrona w zwarciu. Podróż na mróz. Plazma. To nie, to sobie damy. To sprawia sobie. No dobra, spoko. Aha, bo tutaj mamy miejsce zablokowane. Muszę ulepszyć tą zbrójkę jeszcze. Dobra. Punktów umiejętności mamy 7, więc trzeba będzie sobie za chwilkę je tam rozdzielić. Tutaj mamy gdzieś tego żyrafa, nie? Gdzieś on był. Tu był. Dobra, trzeba będzie go tutaj ogarnąć. No i tutaj sobie później jeszcze pójdziemy. Dobra, w następnym odcinku lecimy do tego żyrafa, ogarniemy go i wrócimy do tego dziedzictwa. Mamy kolejną misję, nazywa się Gemini. Poboczne, główne. No, misja Gemini na 30 poziom, akurat mamy 30 poziom, luz. Wróć do bazy. Dobra, więc tak, przyszły odcinek żyraf i lecimy do tej bazy naszej tutaj w pobliżu. Do tego tu. Strojstwa, które się zwie lądowanie dziedzictwa. No i później w kolejnym odcinku wrócimy do bazy i zaczniemy pewnie misję Gemini. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie. No i hej, bye bye.